akurat wjechali na Wielowiejską, powiedzmy, przy remoncie. Natomiast nie widzimy policji takiej, jaką chcemy, żeby była. Czyli takiej, która jest obecna wśród obywatela, która ma kontakt z obywatelem, która jest rozpoznawalna, która ma rozpoznanie terenowe i generalnie wie, co w trawie pisze, mówiąc kolokwialnie. Z rozmowy z policjantami wynika, że oni są sami niezadowoleni z takiej sytuacji, więc po wyborach będziemy się starali zrobić wszystko, żeby następne 4 lata zakończyły się powrotem policji na stałe do miasta. Chcemy także poprawić bezpieczeństwo w tym okresie, szczególnie wstępnym, poprzez remont monitoringu, który funkcjonował jakiś czas, a w tym 4-leciu kompletnie przestał działać. I oczywiście także przez rozbudowę tego monitoringu na sołectwa, szczególnie w tych miejscach, gdzie ludzie czują pewien dość wysoki poziom zagrożenia. I oczywiście ta sprawa, która także należy na sercu, to sprawa naszych ochotniczych straży pożarnych. Jak Państwo wiecie, mamy jedną jednostkę w krajowym systemie. Być może jest potrzeba, by była jeszcze kolejna jednostka w tym systemie, co będzie oczywiście wymagało dodatkowych środków, ale proszę Państwa, wydaje nam się, że na bezpieczeństwie szczególnie tego typu nie ma co oszczędzać. Tym bardziej, że mamy naprawdę ogromną rzeszę młodych chłopaków, dla których jest to sens życia. Więc myślę, że tego typu działania trzeba wspierać, bo to jest wartość sama w sobie. Zresztą tytuł najlepszej jednostki OSP, które nasza troszeczka jednostka otrzymała w ostatnim czasie, no to pokazuje, w którym miejscu drogi chłopaki są. Szanowni Państwo, chcemy także zmienić politykę, jeśli chodzi o styk władz miasta i gminy ze stowarzyszeniami. Chcemy, aby stowarzyszenia były tym, co skupia ludzi wokół prostych, drobnych spraw, które ludzie chcą realizować wspólnie. Chcemy, żeby władza tutaj była taką pomocą na każdym etapie. Jak Państwo wiecie, ustawa o wolontariacie przewiduje tutaj dofinansowanie różnego typu działań w terenie, natomiast widzimy pewną lukę, niestety bardzo dotkliwą dla stowarzyszeń. To znaczy chodzi o obsługę, szczególnie finansowo-księgową. Czasami bywa tak, że ktoś ma ciekawy pomysł, nawet wie, jak to zrobić, tylko jak się dowie, jak trzeba pobawić się w papierach, żeby z gminy dostać 1000 zł, to najczęściej nawet nie podpisuje umowy. Więc chcemy tutaj wyjść z pewną wizją powołania Centrum Organizacji Pozarządowych. Chcemy, aby w tym centrum, to jeszcze sprawa oczywiście do dyskusji, był dostępny prawnik, ewentualnie księgowa, która będzie w stanie przygotować te rozliczenia tak, żeby z jednej strony było to zgodne z ustawą, a z drugiej strony zwolnić tych ludzi tak naprawdę z obowiązku tych uciążliwych, biurokratycznych często czynności. Chcemy także, aby stowarzyszenia działające na terenie gminy były stowarzyszeniami traktowanymi w sposób równy. Równy to znaczy, żeby nie było tych wyjątków, że któreś władza kocha bardziej, któreś kocha mniej. Część osób w tym momencie nie ma zielonego pojęcia, dlaczego akurat jest tak, a nie inaczej. Myślę, że proste, jasne, czytelne zasady dla wszystkich takie same będą tutaj najlepszym wyznacznikiem naszych planów. Proszę Państwa, chcemy, żeby nowa Rada Miasta stała na straży interesu obywatela. Chcemy tutaj zmienić filozofię, którą ja tak odczytuję jako dbałość przede wszystkim o majątek gminy, natomiast nie do końca już jeśli chodzi o interes obywatela, a w szczególności jeśli chodzi o jasne komunikowanie mu zamierzeń, które władza podejmuje. Proszę Państwa, tu na wykresie mamy taki przykład właśnie takiego działania dziwnego. Jak Państwo wiecie, podatki w naszej gminie to jest jeden z elementów te lokalne, które władza publiczna kształtuje. No i w ostatnich 10-leciach one rosły po 4, 5, 6%, natomiast w 2013 roku wzrosły o 66%, jeśli chodzi o grunty pozostałe. I tak prawdę mówiąc, nikt nas nie poinformował dlaczego. To jest pytanie otwarte. Myślę, że ktoś kiedyś na to pytanie udzieli odpowiedzi. Jeśli, proszę Państwa, wygramy wybory, to obiecuję Państwu, że sprawdzimy, dlaczego Toszanom zafundowano tak gigantyczną podwyżkę, nie mówiąc im nic na temat przyczyn. Bo, drodzy Państwo, ja podzielam pogląd, który mówi, że być może była potrzeba taka, żeby bilansować budżet miasta, tylko że odwagą władzy publicznej powinno być, żeby to ludziom przekazać. Więc jeśli taka potrzeba była, to należy nam się informacja co do przyczyn. I proszę Państwa, te wiatraczki w takiej Ameryce, no to jest temat, wydaje się, dość już szeroko omawiany tu i ówdzie.
Natomiast budowa farm wiatrowych, jak Państwo wiecie, budziła i budzi ciągle jeszcze emocje, bo studium nie jest przecież zakończone, tylko odwieszone na kołek niejako. I tutaj chcemy, aby tego typu praktyki raz na zawsze z gminy Toszek zniknęły. Żeby nie było podejmowania strategicznych tak naprawdę decyzji dla rozwoju gminy, tak naprawdę w wąskim gronie. Te sprawy muszą być dyskutowane, moim zdaniem, nawet do bólu, nawet dłużej niż trzeba, nawet więcej niż przewidują procedury konsultacji społecznych. Chcemy skończyć z taką praktyką używania takiego eufemistycznego stwierdzenia, że zwyczajowo przyjętym sposobem było konsultowanie. To zwyczajowy jest przyjęty sposób, bo na przykład w tym trzyleciu to było spotkanie konsultacyjne w sprawie studium o 12 w południe, na które wiadomo z góry, że prawie nikt nie przyjdzie, bo przecież wszyscy w tym czasie pracują. Więc chcemy z tym skończyć, chcemy mówić jasno o tym, jakie mamy plany. Czy one oczywiście będą znajdowały poparcie społeczne, to jest inna sprawa, ale to właśnie rolą Rady Miasta i Burmistrza jest, żeby przekonywać mieszkańców do takich lub innych rozwiązań. Natomiast nie wykluczamy, że w sprawach, które będą kontrowersyjne, na przykład referendum lokalne w tym momencie wydawać się będzie najlepszym sposobem na ustalenie, jaka jest prawdziwa opinia społeczna w danej sprawie. Proszę Państwa, chcemy także, aby społeczeństwo miało wpływ na to, co się dzieje w gminie, w szczególności jeśli chodzi o wydatkowanie środków publicznych, nie tylko poprzez głosowanie za 4 lata, ale poprzez wprowadzenie takiego mechanizmu, który w potocznym języku obecnie coraz częściej nazywa się partycypacją społeczną. Ten mechanizm jest w jakimś stopniu już realizowany w sołectwach od kilku lat, ponieważ każde sołectwo ma swój fundusz sołecki. W tym zakresie nie chcemy tutaj jeszcze jakichś szczególnych zmian, z wyjątkiem może jednej. Chcemy, aby fundusz sołecki nie był proponowany przez zarządy sołectw, tylko żeby był dyskutowany bezpośrednio na zebraniach sołeckich. Tak, żeby każdy z mieszkańców miał prawo głosu, bądź wcześniej mógł zająć stanowisko, na przykład w jakimś głosowaniu internetowym. To też oczywiście sprawa do dyskusji, jeśli chodzi o szczegóły techniczne, natomiast mamy sygnały z wielu sołectw, że nie do końca ten fundusz jest dzielony tak, jak mieszkańcy sobie życzą, bo czasami słyszymy głosy, że już on tak jest podzielony, więc po co w ogóle przychodzić. Więc jeśli tak ma to wyglądać, to będziemy chcieli to na pewno kompletnie zmienić. I drodzy Państwo, partycypacja także będzie adresowana do mieszkańców miasta, bo jak Państwo wiecie, Toszek nie ma możliwości powołania funduszu sołeckiego. Będziemy chcieli, aby taki fundusz na wstępie w jakiejś niezbyt dużej kwocie był powołany i zobaczymy, jak ludzie odczytają nasze intencje. Będziemy chcieli w tym momencie zrealizować to, co mieszkańcy sami wskażą, że jest istotne dla ich interesów czy potrzeb ewentualnie. Chcemy także takiego mechanizmu dla Młodzieżowej Rady Miasta. Ja się bardzo cieszę, że taka Rada Miasta powstała w minionej kadencji, natomiast Rada Miasta Młodzieżowa, żeby się nam za chwilkę nie znudziła samym faktem istnienia, musi mieć możliwość działania. A jak Państwo wiecie, możliwość działania to jest dostęp do pieniędzy. Więc będziemy chcieli, aby nasza Rada Miasta ustanowiła jakiś malutki ułamek budżetu, którym będzie mogła dysponować Młodzieżowa Rada Miasta. No i oczywiście to zgodnie z procedurami będziemy musieli jako już ta dojrzała Rada Miasta przegłosować w projekcie budżetu na kolejne lata. Szanowni Państwo, chcemy także, aby w tym całym procesie zmiany, w tym całym procesie dyskusji nad kierunkami, w którym chcemy się rozwijać i nad tym, co chcemy w ogóle robić, żeby uczestniczyli także seniorzy. Często się mówi w tej chwili dużo na temat młodzieży, na temat przyszłości młodzieży, dobra młodzieży. Natomiast tak jakoś umyka nam ta rosnąca armia osób, która już skończyła pracę, bo jest na emeryturze czy rencie na przykład, ale jeszcze jest aktywna w sensie takim środowiskowym, jeszcze by chciała gdzieś podziałać, a może coś doradzić na przykład, czy tej młodzieżowej radzie, czy na przykład tej wybieranej w bezpośrednich wyborach radzie. Chcemy z doświadczeń tych osób korzystać, w związku z czym planujemy powołanie takiej Rady Seniorów, gdzie będziemy się starali także w ten sposób komunikować się z osobami, ponieważ one czasami mają specyficzne potrzeby, całkowicie odmienne od potrzeb nas w średnim wieku, czy ewentualnie młodzieży. Drodzy Państwo, i oczywiście na zakończenie tej części krótko na temat tego, dlaczego nasz komitet wystawia kandydatów do Rady Powiatu Gliwickiego.
Jak Państwo wiecie, kompetencje powiatu w jakimś niewielkim stopniu zębiają się z kompetencjami gminy, ale mamy pewne sprawy istotne do załatwienia w powiecie. I oczywiście to, jakich radnych tam wybierzemy, będzie zależało, czy będziemy w stanie skutecznie dbać o nasze interesy. A nasze interesy to jest tak. Po pierwsze, drogi powiatowe, które są niedofinansowane, taka jest prawda. Mimo wielu kadencji, niestety tutaj jakiejś drastycznej poprawy nie widać i tutaj nasi radni będą musieli się nad tym pochylić. Chcemy także, aby była zachowana ciągłość działania szpitali powiatowych. Proszę Państwa, no, oczywiście można wyjść z założenia, że dopuścimy do upadku na przykład szpitala w Pyskowicach czy w Knurowie, tylko tyle, że pamiętajmy, że w tych szpitalach się leczą nasi obywatele. Tutaj z regionu Toszka czy okolic. Więc wydaje się, że szpital, w który powiat zainwestował w ostatnich latach kilka milionów złotych, będzie wymagał także tego, aby nasi radni też na forum powiatu artykułowali potrzeby tego szpitala. Ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to w 2016 roku szpital może zniknąć z ewidencji jednostek leczniczych wojewody, w związku z czym, że nie spełni wymagań związanych z przepisami Unii Europejskiej. Chcemy także dobrego szkolnictwa ponadgimnazjalnego, bo tym akurat się zajmuje powiat, jeśli chodzi o szkolnictwo. Mamy tutaj taką bliską nam szkołę, Zespół Szkół imienia Marii Konopnickiej w Pyskowicach, którego, tak jak myślę, część z Państwa jest absolwentem w ogóle. Znaczna część młodzieży naszego gimnazjum idzie właśnie tam, więc to jest jakby kontynuacja troski o edukację toszecką. Jeśli będziemy chcieli, żeby nasza młodzież miała szkołę blisko, na dobrym poziomie, to warto także dbać o szkołę na szczeblu powiatowym właśnie umiejscowioną w Pyskowicach. I oczywiście chcemy także dobrej współpracy samorządu Toszka z powiatem libickim. Proszę Państwa, to jest rzecz, która szczególnie w niektórych projektach unijnych będzie brana pod uwagę, czyli kooperacja kilku samorządów będzie dawała większą ilość punktów, szczególnie jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne, więc tutaj ta kooperacja musi wystąpić, tak czy owak. Będziemy chcieli wspólnie pewne sprawy realizować, czy to bezpośrednio, czy to pośrednio, to jest oczywiście kwestia dyskusji. Natomiast nasi radni będą w tym momencie zobligowani do tego, żeby w sposób czynny próbować załatwiać te sprawy właśnie no, na drodze perswazji, czy ewentualnie jakichś tutaj układów. Proszę Państwa, no nie szarujmy się. Powiat to już jest polityka, gdzie trzeba po prostu zawierać pewne układy. Raz w jednym miejscu coś robimy, raz w drugim coś robimy. Tutaj się nic nie odbędzie, tylko dlatego, że po prostu chcemy. Proszę Państwa, i prezentacja naszych kandydatów. Pan Marcin Buszkowski, pan Jacek Zarzycki, pani Agnieszka Dłocior, pani Jolanta Bdzionek, pan Marek Pawłowski, pani Lidia Skowron-Itał. Jak Państwo widzicie, nazwiska bardzo różne, bardzo z różnych środowisk. Duże doświadczenie, jak myślę. I duża szansa na to, żeby w następnej kadencji wybrani przez Państwa radni powiatowi mieli szansę dokonać kilku ciekawych rzeczy na rzecz Toszka. Proszę Państwa, to by było tyle, jeśli chodzi o tą część naszego spotkania. Przekażę głos teraz panu Bartnickiemu i oczywiście zaczniemy zadawać za chwilkę część z pytaniami. Dziękujemy panu Mariuszowi Podróżnemu, kandydatowi na stanowisko burmistrza Toszka. Przechodzimy do kolejnego punktu, to znaczy do pytań. Bardzo proszę o zadawanie pytań do kandydata. Szanowni Państwo, proszę się nie wstydzić. Wszystkie pytania niewygodne są też mile widziane, bo to są spotkania wyborcze, żeby pytać o wszystko, nawet o rzeczy z pozoru absurdalne. Pan Bartnicki przekazał.